Siema mordy, z tej strony Rafał, dzisiaj jest ze mną Patryk. Dzisiaj będziemy sobie robić quiz z Gwiezdnych Wojen, prawda? Tak, każdy z nas przygotował sobie po 10 pytań. Moje 10 pytań jest tutaj. Być może moje tutaj widzicie. Nie czytałem tego na szczęście, on moich tak, też nie czytał. Było żadnych ustawionych, nikt nie czytał, ani ja nie czytałem pytań Rafała, ani on moich, także... Dokładnie. Nie musicie nas podejrzewać, jakieś przekręty i tak dalej. W ogóle z tym filmem wyleciał Patryk, super inicjatywa, mi się bardzo spodoba. Ja bardzo lubię nagrywać, ale często brakuje mi pomysłów. A że teraz wychodzi 9. część? Tak. Rise of Skywalker. Nie wiem, jak to przetłumaczyli na język polski, wolę chyba nawet nie wiedzieć. Chyba właśnie nie wiem właśnie, czy już to zrobili w ogóle, bo to jest pytanie. I że w sumie zbliża się 9. część, my oboje bardzo lubimy Gwiezdne Wojny, no to w sumie zrobiliśmy sobie taki quiz przypominający nam wiedzę z tych Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, jakie trudne pytanie ma Patryk, ja wiem, że moje pytania są takie, no, na średnio trudnym poziomie. Myślę sobie, że taki fan sobie na pewno poradzi. Ja właśnie obawiam się, że być może niektóre pytania są zbyt szczegółowe. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I co i jeszcze ma ciekawego, to jest jakiś L'Oreal, Kolsa, Rajsta, Sprae. Powiedz, co to jest? To jest taki spray taki do włosów, różowy, może przybliżyć jakoś tak. Taka jakoś wygląda i kto przegra, będzie tym sobie. Czek, ustawię ostrość. Tak o to wygląda. I kto przegra, będzie musiał sobie sprzygać tym sprayem włosy. Także myślę, że będzie dosyć zabawnie. Ale ten spray akurat zmywa się po jednym myciu, także... Ja miałem pomysł, pomaluj mojego kota challenge, ale Patryk powiedział, że to może nie być ciekawe. Wiecie, ciekawe na pewno by było, ale jakby to się skończyło. Tak czy siak, zaczynamy chyba od razu z naszą konkurencją. Uznaliśmy, że będzie to na zasadzie, on mi zadaje jedno pytanie, po czym ja odpowiadam mu na jedno pytanie. Czyli tak na zmianę, rozumiecie, o co chodzi. Okej, dobra, także kto zaczyna? Myślę, że możesz ty. Dawaj, Patryk, ja będę się patrzył może prosto w kamerę, żeby nie widzieć kartki. Zaczynaj. Dobra, tak więc pierwsze pytanie. Wydaje mi się, że jest takie dość proste, aczkolwiek... No, może sprawić ci trudności. Dobra, lecimy. W którym roku powstała pierwsza część Gwiezdnych Wojen? Może tak dla ułatwienia zrobimy, że możesz pomylić się o 4 lata? O 4 lata? O Jesus. Dobra, o 5 lat. To o 5 było lat możesz się pomylić. 1900 na pewno. No tak, tak, to na pewno. 70. Dobrym trafem idziesz? 74. 77, ale się zmieściłeś, więc możemy ci zaliczyć. O Jezu, dobrze. Ja zawsze akurat myślałem, że jest 76 i tuż przed nagrywkami, kiedy przygotowywałem sobie to pytanie, to dopiero skojarzyłem, że to jest 77, także... Bo... No dobra, punkt dla Rafała jest. Takie proste pytanie, jakie takie, kurde, w sumie... Ja mogłem się bardziej przygotować do tego filmu, wiecie co? Wiecie, jak wyglądały przygotowania moje do tego filmu? Nic. To jest, co sobie myślałem, lubię Gwiezdne Wojny. A to w sumie można było się domyślić. Znaczy, moje przygotowanie to było tylko przygotowywanie pytań i tak jakby wymyślałem sobie czasami pytanie i sam nie znam odpowiedzi i musiałem sobie sam uzupełnić tą wiedzę, więc... Ale z drugiej strony to zobacz, jakie te filmy już są stare w sumie. Ile to jest lat? No tak, to już jest jakieś... 23... To już jest... 40... To są już jakieś 40 lat? Chyba tak. W tym roku wychodzi kolejna część. Więc... No, Gwiezdne Wojny to już jest dosyć stara produkcja. No, tak. To teraz lecimy z moim pytaniem. To pytanie to może być nawet trochę imem. Dużo ludzi się z tego śmiało. Kto strzelał pierwszy, Han Solo czy Greedo? I teraz mi zaskoczyłeś, bo... Na pewno słyszałeś kiedyś może takie... Tak, to słyszałem, były te teorie, że to Han Solo tam używał mocy, Greedo strzelał pierwszy i tak dalej. I oficjalnie, właśnie, to strzelał pierwszy. I właśnie te, oglądając wszystkie teorie w internecie, to mi tak się namyślało w głowie i teraz muszę się zastanowić nad tym. Ale wydaje mi się, że... Greedo strzelał pierwszy? Tak, i to jest dobra odpowiedź. Greedo strzelał pierwszy. W oryginalnej wersji Gwiezdnych Wojen z tego tam 1900 któregoś nie było w sumie dokładnie wiadomo, bo tam było dużo flar, smoków i innych takich wybuchów. A w tej potem oryginalnej wersji, w sensie tej takiej nowszej z 2004 roku, Greedo strzelał pierwszy. Han Solo tak ruszył głową dziwnie, tak jakoś w Photoshopie źle to wyglądało. Tak, tak. I mówili tak, że zrobili dlatego, ponieważ chcieli, żeby Han Solo to był bohater, a nie łajdak. I uznali, że bohaterowie czekają, aż ktoś strzeli pierwszy, a nie oni pierwsi. Nie chcieli z niego zabić kogoś, kto zabija z zimną krwią tak od razu. No właśnie też, właśnie te wszystkie teorie, że Han Solo tak odsunął głowę, że Han Solo posiada moc być może i tak dalej. No ale dobra, mamy po jednym punkcie.
przebrnęliśmy przez dwa pierwsze pytania. Dobra, teraz pytanie numer jeden. W której części nie pojawia się Mistrz Yoda ani razu? Chodzi mi o części od pierwszej do szóstej. Nie biorę pod uwagi przebudzenia mocy i ostatniego dżyny. I w której części nie pojawia się ani razu? Tak. W pierwszej był. W drugiej był. Tak. W trzeciej był. W szóstej umierał. Tak, w szóstej już umierał. W piątej był ten... A to pytanie może być podchwytliwe, czy jest odpowiedź? Nie, to jest odpowiedź, to jest odpowiedź. W czwartej. Tak, w Nowej Nadziei Mistrz Yoda nie pojawił się ani razu. Także mamy 2 do 1, czy jak na razie w sumie idzie całkiem łatwo. Dobra, zobaczymy, co Rafał przygotował dla mnie w drugim pytaniu. Dobra. Kto zabił Mistrza Windu? Oczywiście kanclerz Palpatine z małą pomocą Anakina Skywalkera. No i to jest dobra odpowiedź. Dobra, lecimy z trzecim pytaniem. Spodziewałem się czegoś cięższego. No, ja też myślałem, tak w głowie tak sobie myślałem, może nie będzie tego wiedział, a to w sumie takie... Dobra, lecimy dalej z trzecim pytaniem. Ile razy w ciągu wszystkich części Anakin stracił rękę? Liczy się też, kiedy był już Darthem Vaderem oczywiście. Czyli jak te protezy jak tracił ogólnie, kiedy, protezy. Tak, ucinano mu rękę i tak dalej, ile razy to się... I te mechaniczne części też się liczą, tak? Tak. Dobra, no to liczymy. Pierwszy raz, kiedy stracił rękę, to było w drugiej części. Tak. On tam hrabę Duku mu uciął. Tak, w walce z Duku stracił. Noga też się liczy, tak? Nie, tylko ręka. Tylko ręka. To tak. W trzeciej części uciął mu jedną rękę, bo zostawił protezę. Bo uciął mu dwie ręce i jedną rękę, a proteza została. Tak, tak, tak. Druga ręka. Powiedz, tak. Potem tam droidy mu wszystko mieszały, ale tego raczej tam nie będziemy liczyć, bo było ratowanie życia. Tak, tak. I... W ostatniej części Luke Skywalker odciął mu rękę trzeci raz. Tak, w szóstej. I to jest dobra odpowiedź. Udało się. To jest twój trzeci punkt, tak? Drugi. Nie. Które to jest pytanie po prostu? To było trzecie, czyli masz... Czy mam trzy punkty? A ty masz dwa i teraz walczysz o trzeci, tak? Tak. Dobra, no to lecimy z trzecim pytaniem. Ile mieczy świetlnych w filmach miał Anakin Skywalker? Muszę się zastanowić. I tylko Anakin Skywalker, nie liczymy w tym Dartha Vadera. Tak, w sensie, to jest ta sama postać, ale wiesz o co chodzi. Czyli nie liczymy Vadera, tak? Nie tak. Liczymy, dobra. I wiesz, które widzieliśmy na ekranie, co nie? Bo tam kanony, legendy, komiksy się nie liczą. Tak, tak, okej, dobra. Więc w pierwszej części był dzieckiem, tak się tam w ogóle ani razu chyba miecza świetnego nawet nie trzymał. Tak. W drugiej części miał ten swój niebieski miecz, ale na arenie na Genosis miał ten zielony miecz. Tak, dokładnie. Więc chyba miał dwa miecze. Jesteś pewny? Dwa, tak? Czy to może być dobra odpowiedź? Tak, myślę, że dwa. Nie miał trzy. Naprawdę miał trzy? W pierwszym jeszcze, jak mówiłeś, to miał miecz, który używał go, wiesz, tam pierwszy z filmu, który się pojawił, to jest swój niebieski. Potem miał zielony, który został zniszczony na Geonosis, a potem w zejście Sithu zrobił sobie nowy miecz świetny, to był jego ostatni niebieski. Którym potem walczył Luke Skywalker, Rey Skywalker, Rey. Co w siódmym epizodzie się nie gobili. No to tak, że mamy 3-2. Dobra, zapiszę sobie teraz szybko, mam tutaj laptopa oczywiście, mogę wam pokazać. Zapiszę sobie punktację, gdzie nam się nie motało. Dobra, okay, także wszystko zapisane. Bo mam nadzieję, że Patryk teraz się da odwet i czeka na twoje pytanie, zaczynamy. Dobra, a więc to będzie pytanie numer 4 ode mnie. Co było główną przyczyną przejścia Anakina na ciemną stronę mocy? To jest akurat bardzo łatwe pytanie. No, chciał swoją żonę uratować Padme od śmierci. Tak jest, po prostu Palpatine mu mówił, że jeżeli przejdzie na ciemną stronę, to uratuje swoją kobietę i... To było proste. To było proste, ale czwarty punkt. Mam nadzieję, że nic trudnego nie przygotowałeś dla mnie w tym momencie. No... Dobra, zaczynamy. Chociaż nie, to jest całkiem proste. Jak nazywa się planeta, na której na wygnaniu był Mistrz Yoda? Dagobah. I to jest dobra odpowiedź. Poleciał tam, ponieważ przegrał pojedynek z Imperatorem. Tak, i musiał się jakoś chować, żeby Jedi jeszcze jakoś mogli żyć. Także jest 4 do 3. Cały czas masz punkt przewagi. Dobra. I teraz mam pytanie, na które możesz się wyłożyć. Bo to trzeba było... Były wymienione imiona tych dwóch bohaterów. I trzeba było być po prostu trochę uważnym. To nie byli jacyś bardzo istotni bohaterowie. A pytanie brzmi, jakie imiona mieli ciocia i wuj Luka, którzy wychowywali go na tatę? Wujek to był Owen. Tak. A ciocia nie ma pojęcia. Ciocia to była akurat Beru. Nigdy bym tego nie zgadł. Czyli nie zaliczamy. Nie, nie, to było pytanie, więc nie ma punktu dla mnie. Okej, dobra, więc w tym momencie mam szansę wyrównać. To akurat było jedno z trudniejszych pytań. Tak. Bo...
Dobra. Nie każdy mógł to wiedzieć, kto oglądał Gwiezdne Wojny nawet. Dobra, twoje pytanie numer 5. Okej. Okay. Tylko muszę to tu znaleźć. Okej. Okay. To jest pytanie jedno z trudniejszych, jakie przygotowałem. Ile filmów wyreżyserował George Lucas z Gwiezdnych Wojen? No to tak. Pierwsza część Gwiezdnych Wojen. Nie mogę to powiedzieć. No to pierwsze. Z Gwiezdnych Wojen tylko. Ile George Lucas wyreżyserował? To może być chyba... Wydaje mi się, że to może mieć jakieś... To jest bardzo podchwytliwe pytanie. No tak, no... siódma to na pewno nie on, bo to już był J.J. Abrams bodajże. Być może. Być może tak. Ja nie wiem. Tutaj w zeszycie wszystko jest napisane. Kurczę, no chciałbym powiedzieć, że... 6. A może to jest dobra odpowiedź? Bo to jest... Ale to jest, mówisz, że to jest podchwytliwe pytanie, więc... A może ja tylko, wiesz, sobie żartuję, może nie jest podchwytliwe wcale. 4, 5, 6 na pewno wyreżyserował Lucas, tak mi się wydaje, bo... Po prostu to wiem. Ale być może źle wiem, źle myślę. No myślałeś mi w głowie tym, że powiedziałeś, że to jest podchwytliwe pytanie i... A może tylko żartowałem, może to jest bardzo proste pytanie, na które znasz odpowiedź? No ale dobra, powiem, że 6. Nie. George Lucas wyreżyserował 4 filmy z Gwiezdnych Wojen. Naprawdę? A teraz już ci tłumaczę, jak to wyglądało. Pierwsza część, którą wyreżyserował, czyli czwarta część, Nowa Nadzieja, ona w ogóle nie miała podtytułu na samym początku. To były czwarte Gwiezdne Wojny po prostu. Nikt tam się nie spodziewał, że to jakieś wielkie trylogie filmów będą z tego powstawały. I to wyreżyserował George Lucas. Potem była piąta część, miała już dużo większy budżet i ten film wyreżyserował koleś, który nazywał się Irwin Kershen, nie wiem nawet czy dobrze czytam, możesz sobie nawet zapłacić na Filmwebie. I George Lucas oczywiście pomagał tam trochę przy tych filmach, ale nawet scenariusz do tego filmu... George Lucas nawet scenariuszu za bardzo do tego filmu nie pisał. No tego nawet nie wiedziałem, byłem pewny, że George Lucas... Zresztą, poczekaj, nawet ci coś pokażę tutaj dla ciebie. Tu zrobimy cięcie oczywiście, co nie? Czyli... Jest reżyseria, Irwin Kershen. Ja nawet nie wiedziałem, że taki człowiek istnieje. A, w szóstej części i właśnie ludzie bardzo chwalili, że ta część jest bardzo nowoczesna, że jest dużo lepsza od piątej części. Dużo zresztą ludzi do dziś uważa, że Imperium kontratakuje, to była najlepsza część. Tam się pojawiło więcej walk na Mieczy Świetnych, bo wiesz, Nowej Nadziei, te takie wiesz... To nie wyglądało za dobrze. Ja z tego to było takie kręcenie tak... A w szóstej części George Lucas już pomagał pisać scenariusz, ale i tak pisał to z kimś tam. I w szóstej części Richard Marquardt, nie wiem, zniszczył nas w internecie zaczytanie tych nazwisk, ale on wyreżyserował szóstą część. George Lucas pomagał, to główny pomysł, Gwiezdne Wojny, wymyślił wiele postaci, ale reżyserką zajmował się ktoś inny. Za to prequele pisali inni ludzie po prostu. Prequele pisał sam George Lucas. Ja nie, bo właśnie spodziewałem się, że właśnie w prequelach coś tam George Lucas właśnie, nie wiem, ewentualnie tylko pomagał. Nie, prequele to był całkowity, wszystko, w ogóle George Lucas wszystko robił. I chyba nie skończyło się to za dobrze. Powiem, że zagięło się tym pytaniem. Chyba trudniejszego śledzić. Nie miałem kompletnie. Nie, to jest najtrudniejsze pytanie, jakie zrobiłem. Dla George'a Lucasa za bardzo się w ogóle daje cały udział w Gwiezdnych Wojnach. On wcale tak już nie zrobił. Wymyślił ten cały pomysł i te wszystkie inne rzeczy. Ale tak summa summarum, to ja ci powiem, że on wcale jakoś tak... Znaczy zrobił bardzo dużo, ale nie aż tyle, jak sam mówi o tym. No to właśnie, ja właśnie myślałem, że tutaj George Lucas zrobił najwięcej, że praktycznie wszystkie części... No bo zrobił sporo, ale on takim szkowronem jest. On zaraz są na YouTube filmiki, jak on bardzo czasami źle się zachowuje we współpracowników. Ale ogólnie bardzo szanuję George'a Lucasa, jakbym mógł go poznać, to bardzo chętnie. Dobra, lecimy z następnym pytaniem. Dobra, więc aktualnie mamy wynik 4-3 dla Rafała. Ja nie odpowiedziałem na 2 pytania, Rafał nie odpowiedział na 1. Szóste pytanie. Kto był starszy, Luke czy Leia? Leia. Jesteś pewien? Tak. Na 100%? Na 100%. A tak... Na 100% jestem pewny, że Leia. Już, bo jak teraz się odpowiesz, to ja się mogę teraz... Leia, na 100% Leia była starsza. No, na pewno? Tak. No nie, Luke był starszy. A nie, no i a nie, nawet było, rzeczywiście. Tak, Luke się urodził pierwszy. Tak, Luke. Była Padme, tak. Umierająca, zgoli, bo straciła chęć do życia. To Luke, jest po prostu. Luke, Leia! Stracenie chęci do życia, jak. Nie wiem, jeszcze już w pewnym momencie myślałem, że tak mówisz. Na pewno ty po prostu podpuszczasz, co nie? No, właśnie stwierdzenie to powiedziałem. Nieźle. No to nieźle się wywaliłem, to w sumie też na prostym pytaniu. Ale po prostu. Umierać, bo nie masz chęci do życia, to jest po prostu hit. Taka... Nie wiem, można
Ona chorowała na bardzo poważny może poziom depresji, co nie? Może tak. Nie, a tak nie chcę żyć. Tak znikasz tak puf, co nie? Ja tam nie chcę żyć takie. Nie, my promujemy styl życia żyjący, nie umierajcie, to tak. Życie jest super. Nie traćcie chęci do życia. Dokładnie. Dobra. Teraz ja mam do ciebie pytanie, mam nadzieję, że się odegram. I ono brzmi, jaka była największa wada Armii Republiki i Klonów? Co z nim było nie tak? Bo oni mieli taką jedną dość ważną wadę. To, że byli zaprogramowani na rozkaz 66, o to może chodzić? Nie, to była jedna z ich funkcji, ale nie, oni mieli taką wadę, że nie można było z nich korzystać z jakiegoś tam powodu. To było w filmach wspomniane o tym. Aha, myślałem, że chodzi bardziej o to, że właśnie, że... No nie, to jest jedna z ich funkcji, po prostu. Aha, także znów się wyłożyłem na pytanie. Ale nie, masz jeszcze szansę odpowiedzieć, znaczy jeszcze jedną szansę, co nie? To znaczy, było w serialu też bardzo mocno poruszane, w Clone Warsach. Co było taką największą wadą? Patryk, bo to naprawdę często się pojawiało. Więc może nie nagrywajmy już o tych Star Warsach? Poddajemy się? Nie, no chyba nie wiem. Naprawdę chyba nie wiem. One bardzo szybko się starzały. One, jeden klon, jak przeżył tam chyba jakieś 5 lat, to on już był jakby w ciele 60-latka. Naprawdę? Tak, one bardzo szybko się starzały. Musiało ukryć moją uwagę. Także wyłożyły się już na trzecim. Tam nawet było w filmie taka jedna scena, że ten Boba Fett, czyli ten mały Boba, miał swojego tatę Jango Fetta i on był jedynym klonem właśnie bez tej wady, że on nie urodził się od razu dorosły, tylko był dzieckiem i normalnie się starzał, bo normalnie klony były od razu takimi nastolatkami, w tydzień byli dorośli, walczyli z 5 lat i oni już byli emerytami, a Boba Fett był jedynym klonem, który wyglądał jak oni, bo wszyscy kloni tak samo wyglądali, tylko właśnie on miał normalny proces starzenia się. Także przed nagrywkami wyglądało to tak, no Rafał mówi, no ja mam takie łatwe, takie średnie pytania. Ja mówię, że mam takie trudniejsze, no na razie widać kto ma trudniejsze. Dobra, no to... Dobra, także chyba teraz będzie moje siódme pytanie. Tak. W której części oficjalnie rozwiązano Senat Galaktyczny? To jest jedno chyba z trudniejszych pytań. W której części oficjalnie Senat Galaktyczny, czyli rozwiązano Republikę, tak? No tak, Senat po prostu Galaktyczny. Ten Senat, gdzie wiesz, tam Padma Amidala i tak dalej, kiedy to... Trzeciej. Na pewno? Tak. Jesteś pewien? Ostatnio jak pytałem ciebie, czy na pewno, to mówię. Tak, się... jestem pewien w trzeciej, bo tam przecież Imperator powiedział, zmieniamy na Imperium Galaktyczne. No, oficjalnie rozwiązano w Nowej Nadziei. Sam o tym nie wiedziałem, ale... Prawda? Tak, sam o tym nie wiedziałem, ale... Jak? A wytłumacz dlaczego? Znaczy, ja po prostu do końca sam o tym nie wyczytałem, bo niektóre pytania układałem z moim bratem i właśnie brat mi to powiedział, że oficjalnie w Nowej Nadziei tam rozwiązano ten cały Senat Galaktyczny. Wow, nie wiedziałem. Potem wam po filmie dam jakieś ciekawostki z tego, to zobaczycie źródło. Właśnie, może kiedyś nagramy razem jakieś ciekawostki dotyczące Gwiezdnych Wojen. O, dobry pomysł. A ja wierzę ci na słowo, ale kurde no, rzeczywiście. No, dobra. Także nikt znowu nie zdobywa punktu. Co zgodnie nam idzie, musimy to naprawić. Tak więc ja ci teraz zadaję pytanie. I to jest już pytanie z tych nowszych części. Jak naprawdę nazywa się Kylo Ren? Ben Solo. Taki też dobra odpowiedź, możesz dać w końcu punkt. W końcu jest remis. Jest remis, 4-4, a teraz ja czekam pytanie na ciebie. To było twoje ósme pytanie, tak? Nie, to było moje pytanie siódme. To zaraz lecimy na ósme, dobra. Dlaczego Qui-Gon Jinn nie był w Radzie Jedi? Nie zasiadał tam w Radzie Jedi? Ponieważ on miał swoje takie jakby podejście do życia, on miał swoje inne zasady, tak, nie kierował się... Sprzeciwiał się trochę tym sprzeciwiał zasadom. Sprzeciwiał się swojemu kodeksowi. On miał swoje zasady, on tak nie był takim true Jedi. On był bardzo dobrym Jedi, ale nie takim jak z książki, że musisz robić to, to i to. Swoimi zasadami się kierował. Okej, także mogę ci przyznać punkci. Uff. Także znowu prowadzisz, to dobiega... nasza konkurencja dobiega powoli końca. Więc... Nie stresuj się młody, tylko różowe włosy. Już kiedyś miałem, także kto mnie widział, ten wie. Dobra, to co, teraz ja ci zadaję pytanie numer? 8. 8, tak? Tak. Okej. Okay. Jak nazywał się właściciel Shini i Anakina Skywalkera? Bo oni byli niewolnikami na Tatooine. No tak, tak. I... Wystarczy imię, nie musisz nazwiska dawać. Wiesz, że mam to samo pytanie i wiesz, że mam odpowiedź na tej kartce. Cięcie. Naprawdę mam to samo pytanie. Dobra, to jak robimy? Kurde, jak mogę to zrobić? Na szybko wymyślamy inne pytanie? Bo ja mam, czyim niewolnikiem był Anakin Skywalker, to jest, chodzi dokładnie o to samo, nie? O nie, wymyślamy na szybko inne pytanie?
Tak. Z głowy totalnie? Chyba musimy to zrobić, czekaj. 20 minutes later. Dobra, robimy sobie szybko pytania. Bo złożyło się tak, że mieliśmy z Rafałem samo pytanie, także musieliśmy teraz wymyślić. Dobra, ja teraz ci je zadaję. Dlaczego Darth Vader nie mógł korzystać z błyskawic mocy? To jest pytanie trochę też na logikę w sumie. Znaczy po prostu błyskawice mocy, jak sama nazwa wskazuje, no to Darth Vader miał ten swój cały kombinezon, więc... No, w dobrym kierunku, to zmierzasz? To mu właśnie chyba... On czegoś nie miał, tak opowiem. Znaczy, bo on tak właściwie stracił wtedy rękę. I o to właśnie dokładnie chodziło. Miał rękę i nie mógł korzystać z błyskawic mocy, ponieważ miał ręce. Poza tym wiesz, co błyskawice zrobiły na przykład z Darth Vaderem przez tej części. Albo z Palpatinem. No dokładnie. Trzeciej, więc. Dobra, więc możesz sobie zaznaczyć punkt. To czekaj, to mamy remis w tym momencie. Tak, mamy remis. To będzie pytanie numer 9 w tym momencie ode mnie. Mhm. Dobra, więc skąd Han Solo miał Sokoła Millennium? Od Lando Calrissiana. Wygrał go w grę karcianą. Kurczę, no myślałem, że... pierwszym to nawet była pokazana ta scena. Myślałem, że nie będzie tego jakiegoś... pierwszego. W połowie, a później poszedłem spać. To scena po napisach, bo 3-1 jest jak, bo tam... Hando kantował w tego sobaka, tak się ta gra nazywała, co nie? I on tak, no Han, przegrałeś życie czy coś takiego, a Han sam kantował i tak, no cwaniaku. I on taki uśmieszek mi strzelił i stracił właśnie swojego sokoła. Tak, to ale to było ciężkie pytanie w sumie, nie każdy mógł znać na to odpowiedź. Dobra, więc to piszę ci tutaj punkcik, numer 6. Dobra, więc aktualnie mamy 6-5, a ja będę... Nie, ty teraz czytasz ja 9 pytanie. Dziewiąte. Więc okay. Jak nie odpowiem, to chyba już przegrywam nawet. No. Ile pojedynków na miecze świetne było w oryginalnej trylogii? Wszystkich pojedynków? Tak. Chodzi o... Powiedzmy, że wszystkie te, w których brał udział Darth Vader, bo nie liczymy tych tam jeszcze tej wizji na Dagobah, tego strzelania z tym droidkiem. Tak, te pojedynki, w których był Darth Vader. A ja się szybko napiję, a ty myśl. To tak, w czwartej części był pojedynek z Obi-Wanem Kenobim, bo ten Kenobi zginął. Tak. Więcej pojedynków chyba Darth Vader wtedy nie stoczył, przynajmniej mi się nie przypomina. Imperium kontratakuje, walczył z Luke'iem, gdzie odciął mu rękę. W szóstej części ponownie walczył z Luke'iem i później też w sumie zabił Imperatora. Ale nie wiem, czy nie było czegoś... Jesteś pewny, że 3? Wydaje mi się, że 3. Jesteś pewny? Nie przypominam sobie... Na pewno? Na pewno 3? No to jest pytanie, które zaważy o tym, czy wygram dalej, czy przegrywam już. A może 4? Może jakieś nie pamiętasz? No w czwartej części na pewno nie walczył z Luke'iem, bo Luke jeszcze wtedy nie umiał... Tak? Nie był dobrze wyszkolony, więc walczył chyba tylko z Obi-Wanem. Z innym Jedi po prostu nie mógł walczyć, bo... Mistrz Yoda przecież się wtedy nie pojawiał w tej części, jak mówiliśmy wcześniej. W Imperium kontratakuje, walczył tylko z Luke'iem, Obi-Wan już nie żył. Z Jodą też się nie widział, a to byli ostatni trzej Jedi. Nie było nikogo więcej, więc... 3, wydaje mi się 3. Tak, i to jest dobra odpowiedź. Dobra. Były 3 pojedynki. Mówi się często, że były 4, ponieważ ludzie zaliczają tą wizję z Luke'iem Skywalkerem, co się tam bił na Dagobah. Tak, w sensie, że był walczył z samym... Nie ma z tego nazwać pojedynki na miecze świetne, bo tam nawet żadnego strzału nie było, to bo zniknął po prostu. Tak, więc... Dobra. A więc 10. pytanie. Jeżeli teraz Rafał odpowie, a ja nie, to przegrywamy i... Jeżeli będzie na odwrót, to ja wygrywam, Rafał przegrywa, więc... No. Decydująca runda. Toczyło się też wyrównanie. Przez dłuższy okres czasu miałeś przewagę. No. Ale mamy teraz w tym momencie remis. O ile się nie machnęliśmy. Chyba wszystko dobrze liczymy, więc... Czas na moje pytanie numer 10. I chyba niestety jest ono trochę za łatwe, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo oczywiście oglądałeś Ostatni Jedi, więc powinieneś to wiedzieć. Nie pamiętam totalnie Ostatniego Jedi. Totalnie. To może być moja szansa. Co znajdowało się w drzewie na planecie, w której przybywał Luke? Księgi Jedi. No nie! Tak, była ta scena jak Yoda, jak E.T. Tak. Ruszył palcem, i strzelił. I Luke chciał się koncentrować, a to spalił. Nie! Ci w tym momencie masz 7 punktów. I teraz... Ciekawe, co będzie, jeżeli teraz ja odpowiem. Będziemy musieli znowu dodatkowe pytanie wymyślać. Chyba tak. Dobra, ale... Może zagram w kamień nożycek, to będzie farbowo włosy. No dobra, to... Okej. Okay. Zobaczymy, jak odpowiem na pytanie. Okej. Okay. Ile planet zniszczyła Gwiazda Śmierci, albo... Po prostu
albo rozwaliła całą planetę, zniszczyła. Ile razy Gwiazda Śmierci użyła swojego śmiercionośnego tego lasera? Tak, zniszczyli rodzinę. Nie tylko zniszczyli, mogli zniszczyć, rozwalić, wiesz, całą planetę, zunicestwić, strzelaj. Alderaan został zniszczony. Tak. W czwartej części. Kurczę, akurat słabo to pamiętam. Nie przychodzi mi nic innego do głowy, ale... Gdyby to był tylko Alderaan, to byłoby trochę takie zbyt łatwe, wydaje mi się. Chyba, a może łatwe odpowiedzieć to jest skurcz do rozwiązania? Być może tak. Przypomnę ci pytanie, co nie? Ile planet zniszczyła lub unicestwiła Gwiazda Śmierci? Zniszczyła całkowicie lub trochę poturbowała? A, czyli nieco, niektóre planety no tak, tak. Całkowicie. W takim wypadku może być tego trochę więcej, ale myślę, że i tak nie pamiętam. Tak to jest, jak się wymyśla quiz i karę, a później... Ja to podawałem papryczkę chili. No. No, Alderaan został doszczętnie zniszczony. To jest na 100%, tego jestem pewien. W Imperium kontratakuje i w szóstej części nie przypominam sobie. Chyba, że było coś w Łotrze, ale Łotr opowiada o właśnie tych... Tak mniej więcej chyba to są wydarzenia przed czwartą częścią. Czy Endor został uszkodzony przez ten laser? Na Endorze była bitwa, ale... Męska, prosta decyzja. Trochę przyciągam, nie powiem. Liczę na jakiś mały cud. No dobra, no wydaje mi się, że... Dać ci jedną podpowiedź? No dobra. Łotr 1. Coś było. No to Łotra nie oglądałem w całości, także... Poddajesz się? No, mi się wydaje tylko, że Alderaan, no i... Nie. No i w ten oto sposób. Słuchaj, to było tak, ale... Już ci w sumie powiedziałem, że było więcej niż jeden, powiedziałem łatwiej jeden. No tak, ale i tak nie znam odpowiedzi. Alderaan był zniszczony. Prawda? Nie, pytanie było ile planet? Mogłeś powiedzieć jeden albo dwa. Ja nie mogę! Bo ja jak sobie wyliczam, to zawsze mówię jakieś nazwy. I ja sobie skojarzyłem, że podaj nazwy tych planet. To wiesz chociaż może o jaką planetę chodziło? Albo o co chodzi mniej więcej? Nie domyślam się. To w Łotrze 1, tam jak Krennic wziął tą całą swoją Gwiazdę Śmierci, w ogóle ją ulepszyli. Powiedzieli, o dobra, testujemy ją. I tam była taka planeta Jedha. Oni uciekali z tej planety, bo tym laserem zaatakowali. I oni użyli tam chyba tylko jednego reaktora, tego kryształu Kyber, czy jak tam się nazywało. I oni nie zniszczyli planety całkowicie, ale tak mocno ją poturbowali. Tam rozwali, nie wiem, bardzo duży teren tej planety i całe miasto tam zniszczyli. I poleciała taka fala sejsmiczna, która, nie wiem, zdarza tak 30% planety poturbowało, co nie? Bo tam był jakiś bunt rebeliantów, to był taki pierwszy test. Potem była ta słynna scena z Darthem Vaderem i doktorem Krennikiem, że on tam Jedha to był wypadek. Oficjalnie Jedha to był wypadek górniczy, a nie żadna Gwiazda Śmierci. Gwiazda Śmierci nie istnieje. Matko, jak? Ty mi mówisz, że coś jeszcze było, a ja mówię, jedna planeta. Tak, ja nie wiem, czy ty to specjalnie powiedziałeś, czy nie? Nie, bo ja po prostu miałem takie zaćmienie, bo tak zacząłem myśleć o tym Alderaanie, że zacząłem w głowie szukać nie ilości tych planet, tylko nazwy tej planety i kompletnie skupiałem przy tym pytaniu. No to, jak widzicie... Ale i tak pojedynek był bardzo wyrównany. Tak, Rafał wygrał na koniec końców. Jednym punktem tak naprawdę tylko. Myślę, że też i moje pytania chyba były trochę trudniejsze od swoich. No ja mówiłem, że moje są trudniejsze. No okazało się, że jednak nie. No to co? Nam się super gadało. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni film, który razem sobie nagraliśmy. Tak, tak jak w sumie możecie podawać w komentarzach, bo film pojawi się i na kanale u Rafała, i na kanale u mnie. Dokładnie. Więc możecie w komentarzach pisać, co jeszcze moglibyśmy razem nagrać. Czy właśnie chcecie może te ciekawostki o Star Wars, bo myślę, że trochę by się znalazło. Czy też może jakiś inny filmik. No i my chyba zaraz idziemy zajmować się moimi włosami. Tak więc teraz zapraszam was do mojej pięknej piwnicy. Idziemy trochę poobrasować Patryka. Także widzimy się za moment. Ej, fajnie to my... Ale Jezu, jak to się o tym ostatnim pytaniu... Dobra, tak to mówię do wspaniałych youtuberów, siemanko, witam w mojej kotłowni. Mogę się trochę przesunąć, zobaczyć co to jest. Nagrywamy w warunkach takich, dosyć takich, nie wiem, no nie powiem, że studyjnych, ale machnę te wszystkim. Ja, ty może po prostu ustań na razu tak trochę na środek. Ale naprawdę, to trzeba być mną, żeby...
Rafał mi wykłada odpowiedź na tacy. Mówi, że było coś w Watcher 1, a ja... No chyba tylko Alderaan tam był. Dobra, to tak, ja pierwszy raz w życiu w ogóle farbuję komuś włosy. Dobra, ja muszę zamknąć oczy i buzię, bo co? Nigdy tego nie robiłem, więc musisz mi trochę... Ej, może tak... Cześć, dobra, no, powiem wam tyle. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu różowy, to przypnę wam serduszko. No dokładnie. Za różowy serduszko, dobra, bo to dużo tego używa się, mało? Znaczy... Może tak. Chcesz jakąś gorszą bluzę włożyć? Dać ci jakiś pustany t-shirt? Nie, chyba. Chyba damy radę bez tego, nie pobrudzisz chyba. Nie. Jesteś pewny? Bo ja nie jestem pewny siebie. Znaczy po prostu wiesz, tutaj będziesz przykład tylko na włosy chyba pójdzie. Dobra. Okej. Okay. Dobra. A czekaj, to może bardziej ustań tak jakoś z boku, bo... Okej. Okay. Ciekawe, w sensie... Nigdy nie farbowałem czyjś włosów, to że też był w kamerce. Weź jeszcze niżej. Możesz usiąść sobie to po prostu w sumie. Tak. No. A ja trochę obniżę statyw. Dobra. Nie mogę cię obiecać, że dalej będziesz taki piękny chłopcem. Dobra. Dużo mało tego, jak to tam wygląda? To są chyba najwięcej nagrzewka, żeby było widać. Dobra. Obiecaj mi, że to się zetrze. Nigdy nie farbowałem komuś włosów, dobra. Ale zabawa. Ale śmiesznie. Czekaj. Wiesz co, możesz jeszcze chyba tutaj trochę sprzygać. I co, już kiedyś? Nie mi się pobawić. Dobra. Okej. Okay. I to się zmywa, tak? Tak. Dobra, czekaj. Czekaj. Teraz zobaczymy, jak to. No da się pobawić, no. Już? Już? Nie. Dobra, dobra, czekaj. Cześć? Za dużo chyba będzie. Dobra. Pokaż jak wyglądasz? No i pisuj i gadczu się. To jeszcze ty, cię trochę poprosimy. Proszę, że mogę stać tak jakoś, czy jak? Nie, nie, niżej, niżej, niżej. O, aż tak się odwrócić. Odwróć się jeszcze tak trochę tutaj. Dokładnie. Ale masz placek tutaj na tym na skórze, co nie? Tak. No, to źle czy dobrze? Zaraz to bardzo. Dobra, chyba tak. Wydaje mi się, że nie za dobrze. Jaki placek? Jaki placek? Masz jak skórę masz, co nie? A, tutaj. No na przykład, co nie? No to nie, jest takiego, tak? Nie? Jak wyglądasz? No. Jest Kłebo na Fidę, Patryk Buczyński, młody Kłebo. Dobra, tak wygląda nasz słynny youtuber. Nie zrobię tego jakoś bardzo dokładnie, ale jest całkiem nieźle. Już są różowe i... Dokładnie. Nawet powiedział, że to może jest jakiś taki trochę bardziej czerwony. Ja to nie wiem. Wierzę, że po prostu zostałem ukarany w ten sposób, bo po prostu Rafał wykładał mi wszystko na tacy. Jakby, nawet jak byłby remis, to dał mi losową szansę kamień papier nożyce. Nie, bo ja po prostu zdarałem sobie, że muszę mieć stan z wopalety. Wiesz co, odwróć się tak bokiem do mnie jeszcze. No, to jest najlepsza strzała na świecie, widać, że moja robota. Taki placek mam, ale to nic, nic. Zmyję się po jednym myciu. Ciekawe, co na to moi rodzice. Możesz nagrać telefonem. Moja mama reaguje na różowe włosy. Ona powie, a, typowy czwartek u Patryka. No właśnie, dzisiaj mamy czwartek. Tak. Dokładnie. I w ten czwartek może być pięknym czwartkiem. Jeżeli zostawicie łapkę w górę u mnie, u Rafała i także subskrypcję, bo... Ja zbliżam się powoli do 200 subów. Rafał, kiedy będziesz miał 2000? Nie wiem. No, ale możecie zostawić suba u Rafała. Dokładnie. Pocieszajcie mnie w komentarzach i... No, nie wiem, co ja mogę jeszcze dodać. Tak wygląda człowiek przegryw. No, pięknie wygląda. Chyba mi pasuje ten kolorek, co ty sądzisz? Nie, no tak na stałe zostanę? Tak, to chodź, jeszcze ci poprawimy trochę tutaj boki, tutaj. W ogóle możemy mówić na jakąś wizytę tam do fryzjera. Człowieku, Rafał Bujno, Fryzjer Entertainment. To jest mój od teraz najlepszy przyjaciel. Najfajniejszy na świecie. No, także... Jeszcze trochę zostało, więc może kiedyś... Nie, to ja może się... Może kiedyś na jakimś odcinku się jeszcze przyda, także... No, dobra. A, no to co, to ja dziękuję ci za odcinek. Ja też było dziękuję super. Za to, że mnie tu zaprosiłeś do swojego pięknego domu. Tak wyglądało nasze w sumie studio do nagrywania, tam macie lampy i napierdoły. Tu jeszcze był statyw, ale gdzieś zniknął. No. A, został w piwnicy. Tak więc, dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak samo jak Patryk. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, dawajcie coś od siebie i może czekajcie dalszą część. No, może kiedyś coś jeszcze razem nagramy, także... Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj z nami. Rafał też wam dziękuję oczywiście. Dokładnie. Powiedział to przed chwilą w sumie. Więc co ja mogę więcej dodać? Żegnam was. Pozdro z mojego wrażliwego świata. Niech moc będzie z wami. O, niech moc będzie z wami, młodzi podawani i...
czekajmy, aż w grudniu wejdzie oficjalnie dziewiąta część Gwiezdnych Wojen. Dobra, no to... Więc to tyle, siemamy! Cześć! Dobra, żeby Patrykowi nie było przykro, zgodziłem się pomalować jedną posenkę, więc macie taki jakiś mały bonus, dobra. Czekaj, nie wiem do końca jak to zrobić, bo trochę nie mam zbyt... Zachwać i rób co musisz. Umówiliśmy się na jedną posenkę. Czekaj, chodź tu. Jak wyglądam? Masz trochę na... Dobrze chyba jest. Chcesz, śmiesznie. Nie, no jak chcesz, co nie, to jest później. Nie, dobra, może zostawię, bo... Dobra. Mama mówi, żeby wszystkiego nigdy nie zużywać. Dokładnie to, chodź dobra. Ty, bracie, golec, pierdolec. Wyglądamy po prostu przepięknie. O, to numer prywatny tam, piszcie za brief, co nie? Jak chcecie się umówić na jakąś stylizację, to różowy spray jeszcze został. Tak. Bardzo tanio, płacimy szczęściem i radością. No, tyle, siemano. Żegnaliśmy już wcześniej, ale zrobimy to jeszcze raz. Żegnam.